Żaden skoczek narciarski nie był tym razem nominowany. Sukces Kamila Stocha i Piotra Żyły w turnieju czterech skoczni daje im spore szanse w następnym plebiscycie. Wzruszający moment, chwila, którą zapamiętamy na zawsze. Dwóch zwycięskich Polaków na podium najbardziej prestiżowego turnieju. I tyle zabrakło Maćkowi, żeby jeszcze też tam stał na tym podium, także to są niesamowite wrażenia. Bo historia jest niewiarygodna, od dwóch drugich miejsc przez upadek w Innsbrucku do wielkiego triumfu w Bischofshofen, porównywalnego z największymi sukcesami Kamila Stocha. Mam wokół siebie takich ludzi, którzy we mnie uwierzyli, którzy przyszli, potrafili mnie zmotywować, zresztą nawet nie zmotywować, którzy przywrócili mi wiarę w swojej umiejętności. Tej wiary i pewności siebie do końca brakowało Piotrkowi Żyle, a to on z drugiego szeregu zaatakował gwiazdy i w finale okazał się lepszy od Tandego i Krafta. Po tym Innsbrucku tak w sumie byłem czwarty i tak też nawet nie dopuszczałem takich myśli, żebym mógł na tym podium stanąć. Stoch z wielkim szlemem w gronie pięciu największych w historii skoków. Piotr Żyła sensacją początku roku. Maciej Kot, mistrz lata, teraz w czołówce Pucharu Świata i solidny Dawid Kubacki. Tak mocnej drużyny nie mieliśmy nigdy. Nie mogę obiecać, że ta będzie taka sama za 6 tygodni. Od poniedziałku zaczynamy przygotowania do Mistrzostw Świata. Polacy wyznaczają cele i w wielkim stylu je realizują. Mamy trzech skoczków w dziesiątce Pucharu Świata. Prowadzimy w Pucharze Narodów. Przed nami na pewno kolejne piękne weekendy, te najbliższe w Wiśle i Zakopanem.